Siemano, elektryczne świry z pięknej soboty. No słońce dzisiaj dopierdziela elegancko. Miało znowu padać, a znowu jest słoneczko. Elektryczne świry, tutaj musimy się na chwilę zatrzymać. Specjalnie zamieniłem słowa rock'n'roll na rock'n'roll, ponieważ kilka lat temu brałem udział w projekcie, gdzie zapuściłem włosy, a następnie oddałem je na perukę dla małej dziewczynki. Jej rodziców nie było stać na tak drogi zakup. Jeżeli ty masz możliwość i szansę pomóc, daj włos. A teraz wracamy do odcinka. A tutaj zawodnik, dzisiaj będzie rock and roll. Dzisiaj będziemy sobie udawać, że pochodzimy od małpki i od misia i lubimy się tapać w błocie. Będziemy to sprawdzać z szczędzielni w dół. Ha, 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 będzie fajnie. A jak pan nastawiony jest na rock and rollową dzisiaj przeprawę? Bardzo dobrze. Myślę, że będzie błotnie, przyjemnie. Przyjemnie. Tak. Słonecznie. Jeździłeś już rock'n'rollem w dół? Nie, pierwszy raz. W ogóle na rowerze Szczyrku, więc... No to ja już wiem, że będzie ciekawie. Łukasz. Słucham. Ty jeździłeś rock'n'rollem? Nie, tylko słucham rock'n'rolla. On jest rock'n'rollem. Ale no to, jestem na to przygotowany. No to będzie mega ciekawie. Mam jeszcze nowego zawodnika. Cześć, jakaś na imię? Cześć, Andrzej jestem. Jeździłem już rock'n'rollem, zajebiście. Tylko trzeba uważać na hamulc. No, damy radę. My już się zgrupowaliśmy, jesteśmy przy Szczyrk Biała Pętla. Tutaj zaraz wjeżdżamy tą drogą za mną w górę. No i potem kierujemy się już na Klimczok, Szyndzielnię i w dół rock and rollem. Jest nas już sporo, a będzie nas jeszcze więcej. Dzisiaj mamy wszystkie rodzaje silników, od Brose, Yamahy, Bafangi. Yamanda jest z nami. Mamy taki podjazd lightowy. No i różne rowery z różnymi silnikami. Zaczynamy. Co to jedzie? Yamaha czy Bosch? Yamaha! Na razie wygrywam. O, excess. Tutaj kolega stawia na kadencję. Próbuj, dawaj! Nie poddawaj się! Nie poddawaj się! Była taka piosenka Izraela. Nie poddawaj się! I krak na koniec. No liczymy na speca! No i został rodzynek. Overfly, zielonek, zwycięzca. Włącz drugą baterię, nie wiem, zrób cokolwiek, wygraj to. Jak podjeździk? Spoko, tylko trakcja się kończy na koniec, niestety. Kanki podliście. Liczyłem na ciebie. No, powinniśmy to powtórzyć, bo tam ktoś złośliwie poukładał kamienie. Tak, dokładnie podjechał. Pół raz najwyżej, ja troszkę niżej. Nie chwal się. No. Cześć. Wszyscy są?
wyjazd. Jak odkryjesz... Siemano! Lecisz, dawaj! I don't know why I can't get you out my mind. Yeah, so lost, where do I go? I was in the chase, caught a flat on road. It was all love, X, no O. I was feeling rich, but we turned out broke. Ale jest to. Guess I let my feelings take control. Guess I let my demon take the wheel. Used to think that we be grown old. I can't believe that it was real. Jadę, czekajcie, puśćcie mnie, dziękuję. Dawaj, Jadzia! Co taka cisza, nikt się nie odzywa? Skupienie? Krótki pit stop po paru podjazdach, zjazdach. No super, mega. Kończy się powoli ten dzień, ale jestem naładowany pozytywną energią w dużym stopniu. Siemanko, elektryczne świry. Jest moc. Siemanko. Poty będą się lały. Przepraszam, jedziemy. No, ludzi właśnie tak sobie myśli, a bo to rower się nie da zmęczyć, oszustwo. Nieprawda. No. Tylko po prostu... Znaczy, ludzie oceniają, no nie wiedzą. My po prostu przez cały dzień jedziemy tyle, co ludzie potrzebują tydzień urlopu wziąć. Cygan i kamieniołom. Dawaj, Andy! Dawaj! Nie będę się... Stójcie! Wszystko okej? Pokaż. Nie ruszaj jej. Elektryczny świr jest taka aplikacja jak ratunek. Każdy z nas powinien ją mieć na telefonie, niezależnie od tego, czy jesteś w górach, czy nad wodą. W sytuacji, gdzie potrzebujesz pomocy od ratowników, jesteś w stanie bardzo szybko z nim się skontaktować. Dodatkowo aplikacja ma funkcję, gdzie ratownik będzie widział, w jakiej lokalizacji się znajdujesz, jeżeli nie jesteś w stanie sam określić dokładnego położenia swojego. Korzystanie z aplikacji jest bardzo proste. Potrójne kliknięcie połączy Was z ratownikiem. Macie też opcję SMS-a. W prawym górnym rogu macie zakładkę, gdzie wpisujecie swoje dane oraz dane osoby do kontaktu. To najważniejsza aplikacja na moim telefonie. Może uratować moje lub czyjeś życie. My już właśnie przyjechaliśmy dzisiaj po singlowych przygodach. Działo się
nawet więcej niż chcieliśmy. A co jest bardzo ważną funkcją, jak przyjeżdżasz do obiektu z takimi brudnymi sprzętami, które są całe upaćkane. Tutaj szybko szlaufem myliśmy, oczywiście jest na obiekcie dostępny karczew, także jeżeli ktoś lubi troszkę w innym stylu, też nie ma problemu. Elektryczne świry. Nasze ostatnie 3 dni były chyba najbardziej owocnymi dniami w tym roku. Nie spodziewałem się tak zajebistej pogody. Miało lać, padać, a jak widzicie mamy codziennie piękne słonko. Super trasy, eleganckie single, jeszcze lepsi ludzie, a to wszystko tutaj. Apartamenty na Borach. Dzięki im mogliśmy przeżywać te najlepsze chwile. Jeszcze poznacie najciekawszą osobę tego wyjazdu, choć Maciej. To jest osoba, dzięki której mogliśmy to wszystko przeżywać. Siemanko. Siemanko. I z racji tego, że elektryczna baza nie pozostawia bez kozery takich ludzi, mam dla ciebie taki oto prezencik. Pokaż widzom, co masz w środku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. O, proszę. Czapeczkę. Czapeczka, tosy, wiadomo. O, tu masz błotniczki, bo ostatnio jęczałeś, to może coś sobie podlepisz tam, żeby było lepiej, żeby tak dupa jest. Była sucha. No komin, no przyda i kominek, się. Na narty i na rower się przyda. Tak jest, a ode mnie jeszcze dodatkowo, jakbyś zapomniał. No i słuchaj, z racji tego, że pokazałeś nam naprawdę super trasy, dostajesz ode mnie jeszcze dodatkowo 5 zniżek do Overfly'a na minus 15 na wszystko. Na cały ich asortyment. To ja tobie dziękuję i myślę, że jeszcze nie raz się zobaczymy. Zapraszam. Myślę, że wy też nie raz jeszcze tutaj zawitacie. Ja was serdecznie zapraszam, bo miejsce jest warte. Zresztą sami widzieliście. Ekipa super, miejsce super, nic tylko przyjeżdżać. Dobra, dzięki wam wszystkim. Pamiętajcie o subskrypcji.